Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie o godzinie 14 na mojej kolejnej rozmowie Zostań w domu z Honka Biedronka. Mój wczorajszy live przeprowadzony z Natalią Schroeder jest już zapisany na moim Instagram TV i na moim kanale na YouTubie. Jeśli będziecie chcieli sobie do niego dołączyć, to zapraszam was bardzo serdecznie. Możecie sobie oglądać, komentować, a teraz oczywiście dołączajcie do kolejnej rozmowy, gdzie niedługo połączę się z moim gościem specjalnym. No i właśnie, na początek chciałam trochę zagaić ten temat, bo jak dobrze wiecie, obecnie żyjemy w erze YouTube'a, w erze YouTuberów i YouTube'a ogląda dosłownie każdy, niezależnie od tego, ile ma lat, jaką ma płeć, czym się interesuje, możemy tam znaleźć zupełnie wszystko. Ja sama zaczynałam nagrywać na YouTubie swoje pierwsze covery, gdzie śpiewałam, relacjonowałam spotkania z moimi znajomymi, moje wyjazdy. I zaczęłam to robić, jak miałam właśnie 15-16 lat. To było 12 lat temu, bo obecnie mam ich 28. Tak, ta liczba samą mnie totalnie przeraża, ale jest to prawda. Jestem już w sieci jakieś 12 lat i właśnie te 12 lat temu zaczęłam nagrywać swoje pierwsze filmy na YouTubie i dodawać swoje pierwsze piosenki na YouTubie. No i właśnie internet był taką płaszczyzną, dzięki której moja muzyka, czyli moja podstawowa pasja, numer jeden, mogła przebijać się do większej liczby odbiorców. No i tak zostało do dzisiaj. Cały czas tym moim wspólnym mianownikiem mojej działalności jest właśnie internet, gdzie mogę dodawać swoją muzykę, dzielić się swoją muzyką, kontaktować się z moimi fanami, relacjonować im moje życie oczywiście, zachowując jakiekolwiek granice prywatności. No i zobaczymy, jak to wygląda dzisiaj. Czy te czasy, które mamy dzisiaj, różnią się od tych, kiedy ja zaczynałam, mając 16 lat? Bo mój gość jest u szczytu swojej popularności, mając 16 lat, i chciałam z nią porozmawiać, jak wygląda to wszystko z jej perspektywy. Dlatego dołączajcie sobie, kochani, jak już dobrze wiecie, bo pytacie, mnóstwo osób pyta. Moim dzisiejszym gościem będzie Julia Kostera, czyli właśnie osoba, która dzięki YouTube'owi osiągnęła szczyt popularności, o którym wspomniałam wcześniej. Na YouTubie ogląda ją, subskrybuje ją ponad 700 tysięcy osób. Wow. Na Instagramie śledzi ją ponad 1 000 000 obserwatorów, także teraz dołączamy mojego gościa specjalnego, bo zaraz tutaj eksploduje dosłownie miejsce na wpisywanie komentarzy z pytaniami, gdzie jest Julia, ale chcę wam powiedzieć tylko jedno i teraz napiszę to jeszcze w komentarzu tutaj, abyście nie serduszkowali, bo ponoć kiedy się serduszkuje, to się wszystko zacina, więc nie możecie wysyłać tutaj tych serduszek. Są jakieś przeciążenia internetowe, więc od razu wam powiem, że może nas trochę przerywać. No ale dobra, już dołączamy Julkę. Trzymajcie kciuki, żeby nas nie zacinało. Julia, czy jesteś? Czy cię nie ma? Hejka. O, jakie słońce w ogóle nad tobą, właśnie, piękne. Usiadłam sobie na balkonie, bo jest tak ciepło, że stwierdziłam, że kurde, trzeba się przewietrzyć trochę, jak jest okazja. Nie można wyjść na spacer, ani nic, to sobie tutaj usiadłam. Dokładnie, ja jeszcze nie wyszłam z domu od chyba 3 dni w ogóle, nawet wyrzucić śmieci, więc czuję się już totalnie jak w jakimś Matrixie, ale na pewno dzisiaj to zrobię właśnie wyrzucając śmieci. No to jest chyba jedyna atrakcja w dzisiejszych czasach, żeby pójść do sklepu albo wyrzucić śmieci. Dokładnie. No dobra, ale w każdym razie, rozpoczynając naszą rozmowę od takiego pytania, od którego zaczynam każdą rozmowę, czyli to, co już zagaiłyśmy trochę. Jak ty spędzasz ten czas podczas przymusowego siedzenia w domu i jak sobie w ogóle z tym radzisz? No ja ogólnie całe dnie siedzę u Kacpra. To pokazuję na story czy na vlogach, no i tam na vlogach najwięcej widać. No nie wiem, nauczyłam się trochę gotować. Widziałam, tak. Nawet dzisiaj, jak zapowiadałaś naszą rozmowę na Instagram story, to był jakiś taki mega dziwny odgłos. Ja myślałam, że jakaś ulewa jest nad tobą albo pod prysznicem siedzisz, a ty po prostu sobie smażyłaś coś na patelni. Więc... Dokładnie, więc uczymy się gotować z Kacprem. No ogólnie oglądamy jakieś filmy i od czasu do czasu muszę jeździć tam do domu X na nagrywki. Znaczy staram się to mega ograniczyć, żeby się nie przemieszczać, tam nie mieć kontaktu z innymi osobami. Ale jak coś muszę nagrać, na przykład, to jadę. Tak samo dzisiaj, zaraz po live'ie muszę tam jeszcze pojechać, ale staram się totalnie ograniczyć. No i dla mnie też jedyną atrakcją
atrakcją jest to, że mogę wyjść do sklepu po jakieś zakupy czy coś, żeby coś ten albo śmieci chociaż wyrzucić, to jak mam tylko okazję to zrobić, to mówię, dobra, Kacper, zostanie, pójdę i wychodzę sobie. Okej, Ale no. Nie wiem, czy pamiętasz, ale zapewne tak, bo to było całkiem niedawno. Poznałyśmy się zupełnie przypadkiem na... O, już przerywa. Czekaj, no jestem. właśnie, tak. Że co było Dobra. całkiem? Mówię, że to było całkiem niedawno, kiedy miałyśmy okazję się poznać przypadkiem u No. naszych wspólnych znajomych na posiadówce, że tak to nazwę. I pamiętam, jak miałyśmy okazję porozmawiać, to przyznam szczerze, ja nie do końca wiedziałam o twojej działalności, ale ty totalnie na luzie powiedziałaś mi, no bo ja sobie nagrywam, mam Instagram tutaj taki, zaobserwowałyśmy się nawzajem i później gdzieś tam zapoznałam się z twoimi dokonaniami i byłam totalnie pod wrażeniem, że dziewczyna w wieku 16 lat jest w stanie ciągnąć za sobą tak ogromne tłumy, ale może powiedz mi, bo ja tego nie wiem i nie znam twojej historii od początku, więc z chęcią ja i moi obserwatorzy, którzy są nieco starsi, z chęcią dowiedzieliby się, jak to u ciebie wyglądało na początku. Dobra, więc może najpierw ja się przeniosę, bo nie wiem, czy to mi tak zacina internet przez to, że siedzę na balkonie, ale może w sumie wejdę, bo Dobra. Przerywa mi często. Tak, ale przerywa ci pięknie. Kacper się ze mnie śmieje, przestań! Jest dobrze. Sobie... Wejdę tutaj. Dobra, więc ogólnie u mnie to się... Chyba będzie lepiej, jak tutaj postawię. Dobra. Dobra, nieważne. No kurde, chciałabym jakoś dobrze zrobić, ale jest wszędzie za jasno. Może byłeś chociaż, bo tutaj też lubię sobie siedzieć. O. Ale tu jest chyba lepszy internet, więc nie wychodź na balkon. Dobra, nie wychodzę na balkon. U mnie to było tak, że ja zawsze śledziłam innych tam youtuberów. Moim największym, najulubieńszym youtuberem był Igor Ignacy. Kiedy ja go oglądałam... Aha, znamy się z Igorem prywatnie, super osoba. Kiedy ja go oglądałam, właśnie miał serię Mały Szary Człowiek i tam się wypowiadam na różne tematy. Strasznie mi się to podobało i ja tak sama dla siebie nawet nagrywałam takie rzeczy, czy tabletem, czy laptopem, w ogóle kamerką internetową. Sama sobie takie rzeczy robiłam. Jak byłam starsza, to już telefonem, później uczyłam się montować na jakichś totalnie darmowych programach do montażu. No i pamiętam, jak się przeprowadziliśmy z rodzicami, tak naprawdę, bo ja mieszkałam we Wrocławiu całe dotychczasowe życie. Przeprowadziliśmy się tak naprawdę ulicy dalej ze względu na to, że moi rodzice chcieli jakieś większe mieszkanie, takie bardziej nowoczesne. I tam miałam już swój własny pokój, byłam też młodszą siostrę i zawsze musiałam z nią dzielić ten pokój. To było też dla mnie takie uciążliwe trochę, bo to jednak młodsza siostra, często były jakieś spinki. No i kiedy miałam swój pokój, to wzięłam jakiś stary aparat rodziców, ustawiłam go i nagrałam film z moją siostrą. Zmontowałam go, pokazałam mamie, a mama mówi do mnie: nie chcesz tego sobie wrzucić do tego internetu, bo widziała, że już wcześniej coś tak dla siebie robię. A ile miałaś lat wtedy? Nagrywałam tak dla siebie, jak miałam 9, a kiedy wrzuciłam 12. O, wow! Jak ja miałam 9 lat, to się bawiłam jeszcze lalkami Barbie. Nie miałam to czasy. Internet. No, my to w ogóle inne czasy były, no. Ale no, powiedziałam, że fajny filmik nagrany, możesz sobie wrzucić, no i tak się zaczęło. Początkowo miałam też w ogóle pseudonim Juko, się nazywałam przez Y, bo nie chciałam, żeby osoby ze szkoły mnie znalazły, bo ja ogólnie też byłam taka... mam wrażenie teraz, wtedy tego nie w ogóle nie widziałam, że byłam taka strasznie atencyjna. I gdzieś rzucałam na przykład, nagrywałam też, pamiętam, takie fasolki smaków z moją siostrą. Aha. I ten filmik taki kompletnie niezmontowany, taki surowy, wrzuciłam na mojego Facebooka, na mój profil na Facebooku. I dużo osób ze szkoły, wtedy byłam w podstawówce, tam zaczęło coś do mnie na przerwie krzyczeć, tak mnie, nie wiem, wyzywać, więc dałam sobie taki pseudonim, żeby mnie nie znalazły w tym internecie. Ale to i tak mi się jakoś rozniosło, więc stwierdziłam, dobra, jak dołączałam już do sieci partnerskiej, to stwierdziłam, do Get Hero, to była moja pierwsza sieć, że zmienię tą nazwę z Juko na Julia Kostera, bo i tak wszyscy wiedzą, a wolę być znana z mojego nazwiska niż z jakiegoś pseudonimu. Jasne. I tak to się zaczęło. No dobra, a kiedy był taki moment, że zdałaś sobie z tego sprawę, że to wszystko rozwinęło się aż tak bardzo, że to będzie twój kierunek w życiu, w którym chcesz iść? Więc... Ogólnie to moi rodzice zawsze wszystko śledzili i u mnie to było tak, że jak ja coś nagrałam i zmontowałam, to ten filmik przechodził taką cenzurę, że na początku pokazywałam go rodzicom, rodzice mówili, o dobra, możesz rzucić albo nie, wytnij to, wytnij tamto. No i kiedy już tam chyba miałam
10 tysięcy ponad subskrypcji. Mój tata powiedział, że to jest w sumie spoko osiągnięcie, jak na robienie wszystkiego na własną rękę. Sama nagrywam, sama montuję. Może coś z tym zrobić, bo już widzieliśmy, że wtedy z AdSense'a, czyli z samych wyświetleń, były jakieś tam pieniądze. Oczywiście to były małe pieniądze, ale były. I stwierdził, że skoro są jakieś pieniądze i można to rozwinąć, to się tym bardziej zainteresował. I do teraz tata mi ze wszystkim pomaga. No i szukaliśmy jakiejś sieci partnerskiej, no i trafiliśmy na Get Hero i stwierdziliśmy, mieliśmy między dwoma chyba, między LiveTube, czy tam Talent Media, a między Get Hero, ale Get Hero miało siedzibę we Wrocławiu, a że my siedzieliśmy we Wrocławiu, to było łatwiejsze, żeby z tymi wszystkimi fakturami, MCN-ami po prostu jeździć do nich. Więc nie, po prostu tak to się stało, jak miałam już tam 10 tysięcy, to sieć partnerska i poszło. Okej, okay. A rozumiem jakby z tego, co mówisz, że od rodziców miałaś od zawsze super wsparcie i domyślam się, że nigdy nie ograniczali cię w realizacji tych twoich małych marzeń, które powstawały w głowie 9-letniej, 12-letniej dziewczynki, tak? I do tej pory możesz na nich liczyć i masz w nich wsparcie i popierają wszystko to, co robisz? Tak, dokładnie to jest fajne, bo dużo też dziewczyn, jakichś młodych czy tam chłopaków czasami pisze do mnie, że oni właśnie chcą założyć kanał i nie wiedzą, jak przekonać do tego rodziców. I ja w tej kwestii kompletnie nie wiem, jak im doradzić, bo moi rodzice zawsze byli do tego sami, mówią, jak chcesz, to wrzucaj. Mówię, że mama zaproponowała, najpierw jeżeli ci się podoba, jak mi się podoba, może sobie udostępnić, nie ma tam nic złego, więc wrzucaj. Ale powiem, że nie zawsze tak było, bo zanim skończyłam 13 lat, jak miałam tam 9, to się zainteresowałam, że jest ten Facebook, że chciałabym mieć Facebooka. To mi nie pozwalali nawet wrzucić swoich zdjęć do internetu. Strasznie mi to ograniczali, nawet nie pozwalali mieć Facebooka, a ja wtedy zakładałam jakieś tam konta swoje potajemnie, które i tak potem Okej. były zgłaszane przez osoby ze szkoły, które mnie właśnie nie darzyły tą sympatią i mi tego Facebooka usuwali wielokrotnie. Też wielokrotnie tam płakałam, bo coś tam miałam i nagle mi wszystko zniknęło. Więc nie zawsze byli tak pozytywnie nastawieni, jak zobaczyli, że kurde sobie radzę, że sama nagrałam, sama zmontowałam. Mówią, może jest tu jakiś potencjał, no i nie mają z tym żadnego problemu. No właśnie, wspomniałaś też o reakcjach twoich rówieśników w szkole i chyba to bardzo często tak się zdarza, że jeśli ktoś wybija się ponad przeciętność, to znajdują się ludzie, które chcą takiej osobie podciąć skrzydła. Jak ty sobie z tym radziłaś? Bo domyślam się, że wiesz, dla takiej dziewczynki jeszcze, umówmy się, kilkunastoletniej, takie coś było bardzo ciężkie, że wchodzi w swoje środowisko, w którym czuła się pewnie, czyli w tym przypadku szkoła, czy tam klasa, rówieśnicy, i nagle, bo coś jej wychodzi, coś, czego oni nie mają, jest szykanowana, wyśmiewana, wyzywana. Jak ty sobie w ogóle z tym radziłaś? Na samym początku w tej podstawówce było mi dosyć ciężko, bo to było takie moje pierwsze właśnie takie zderzenie z takim hejtem, gdzie zawsze mówię, byłam taka pewna siebie, uważałam się i pamiętam przez całą podstawówkę za taką najfajniejszą, jakie teraz na to patrzę, to mnie irytują takie dzieci, które są takie atencyjne, a jestem najlepsza, a ja właśnie byłam takim dzieckiem. I dużo osób właśnie na przykład wyzywało mnie, mówiło od tego pseudonimu Juko, dlaczego też od tego chciałam odejść, bo sobie wymyślili i wołali na korytarzu w szkole do mnie, Juko, przepraszam za słowo suko, i to mi się tak zaczęło strasznie źle kojarzyć. W ogóle byłam tak trochę dziwne, że dzieciaki w wieku 11-12 lat tak w ogóle potrafią do mnie powiedzieć. Czy jak szłam, nie wiem, na miasto z koleżanką, to z drugiego końca ulicy jakaś dziewczyna do mnie tak krzyczała. W ogóle dla mnie to było mega dziwne. No i na początku udawałam, mówiłam, a nie przejmuję się tym, rodzice zawsze mówili, ignoruj to, i to ignorowałam, ale tak naprawdę jakoś strasznie mnie to ruszało. Jakieś takie negatywne komentarze czasami naprawdę potrafiłam płakać, ale tak z biegiem czasu, jak byłam już starsza, poszłam do gimnazjum, to trochę to ucichło, ale nie do końca, bo dziewczyny z równoległych klas często mnie obgadywały, coś tam mówiły na mnie złego, a niedawno koleżanka, taka moja najbliższa, którą poznałam w gimnazjum, napisała do mnie, że chodzi teraz do liceum z dziewczyną, która mnie wyzywała i że się chwaliła swojej jakiejś tam kuzynce, że ona się zna z Julią Kosterą, a ja Wiadomo. wtedy takie, no to niezła znajomość. Ale też powiem takiej przy okazji taką sytuację, jak wracałam kiedyś ze szkoły, była taka jedna dziewczyna, która mnie dosłownie nienawidziła, ja nie mam zielonego pojęcia za co, nic jej nigdy nie zrobiłam, po prostu mnie nienawidziła, ja mówię spoko. Wracałam raz ze szkoły, wracałam takim parczkiem i była ona i grupka jej znajomych i ja widzę, że oni idą w moją stronę. Ja sama przestraszona wracam sobie ze szkółki, więc skręciłam w inną w ogóle uliczkę, żeby ich obejść, ale oni wszyscy podeszli do mnie.
zaczęła się do mnie pruć, tam mnie popchnęła, a ja jestem taka baba, że jakaś baba mnie popchnie, ja jej nie oddam. I oddałam, tak ją też popchnęłam i się poszarpałyśmy strasznie. Ja byłam chyba w drugiej klasie, miałam, nie wiem, chyba 13 czy tam 14 lat. Znaczy to w sumie nie było to tak dawno, ale jak patrzę na siebie, jak miałam 14, jak mam teraz, to 16, w tym roku 17 będę miała, to naprawdę przepaść moim zdaniem jest wielka, mimo że to są 2-3 lata. No i się poszarpałyśmy, ja się tam popłakałam, wróciłam do domu, później powiedziałam to tacie, on to do psycholog, to się drążyło, więc miałam też takie nieprzyjemne sytuacje przez to, co robię, z czego nic jej nigdy nie zrobiłam, jakiegoś super złego. Okej, rozumiem. Ale domyślam się, że też takie sytuacje sprawiają w życiu każdego człowieka, że po prostu co nas nie zabije, to nas wzmocni. To niby brzmi banalnie, ale chyba tak jest, nie? Wydaje mi się, że też w momencie, kiedy miałaś okazję przeżywać takie sytuacje, to jesteś bardziej o wiele na nie uodporniona teraz, co? I chyba nie rusza cię do końca jakiś hejt, który masz w internecie, który jest normalnie w momencie, kiedy docierasz do tak dużej liczby odbiorców, no bo komuś się podobasz, a komuś nie. Jesteś odporniejsza na hejt? Wydaje mi się, że tak. Jakiś w ogóle hejt w moją stronę strasznie zmalał. Często jest hejt ogólnie na cały dom X, w którym jestem. I w tym też coś tam czasami na mnie ktoś coś powie, ale jakby totalnie to, mogę powiedzieć, po mnie teraz spływa. Już jakoś się tym nie przejmuję i mam to gdzieś, więc wydaje mi się, że tak. A oprócz internetu spotykasz się jeszcze z hejtem albo z jakimś niezrozumieniem, z jakimś wyśmiewaniem w życiu realnym? Nie, wydaje mi się, że nie. Ja też teraz przeprowadzając się w ogóle cieszę się z tej przeprowadzki. Ja też mówiłam, że ja we Wrocławiu nigdy się do Warszawy nie przeprowadzę, ale bo się bałam też, że zostawię wielu znajomych, ale we Wrocławiu, ja nie wiem, rok temu mając to 15 lat, to byłam w takim tragicznym towarzystwie, że ja się tak naprawdę cieszę, że ja z tego wyszłam, zostawiłam tych niektórych ludzi, no i że teraz mówię, najbliższą osobą dla mnie jest właśnie Kacper, z którym się dogaduję super i odciąga mnie od wszystkich złych rzeczy, które mogłabym potencjalnie robić, zadając się z tymi osobami, z którymi się dogadałam. No właśnie, bo chciałam się Ciebie spytać też o to, ale nawiązałaś idealnie do mojego kolejnego pytania. Czy w momencie, kiedy wiesz, osiągasz taką dużą popularność, dorastasz na oczach setek tysięcy ludzi, czekają cię pokusy z każdej jednej strony, zaczynasz zarabiać pieniądze, ludzie zaczynają cię dostrzegać, może też być mnóstwo osób, które po prostu chcą cię wykorzystać, to czy masz przy sobie, ale już odpowiedziałeś, że tak, osobę, która jakby trzyma cię w tym wszystkim, żebyś nie odpłynęła za daleko? Domyślam się, że to są twoi rodzice też przede wszystkim. No jak wcześniej wspomniałaś, twój chłopak Kacper. Tak, właśnie już zaczynając od rodziców, którzy mnie wspierają, jak widzą, że coś jest nie tak, czy na przykład, nie wiem, po Instastory, czy na przykład, że coś nie dodaje, to do mnie piszą, czy wszystko okej, się pytają, czasami dzwonią tak, o, po prostu się zapytać, jak tam u mnie, czy jestem na przykład teraz zdrowa, czy wszystko jest git. No więc rodzice tak mnie wspierają właśnie tak zdalnie, a przy sobie mówię, na co dzień jest przy mnie Kacper, który zawsze od takich jakichś złych rzeczy mnie po prostu odsuwa, bo on jest starszy o 5 lat, więc on już swoje przeżył, on wie, co jest dobre, co jest złe. Robi po prostu, stara się, żebym ja unikała tych rzeczy, takich błędów, które on kiedyś popełnił. Więc dla mnie to jest super, że mam takiego stróża. No Nie wiem, tak, czy to mogę jest tak świetne, na powiedzieć. pewno to jest bezcenne, szczególnie, że tak jak powiedziałaś, dzieli was spora różnica wieku i on już te swoje rzeczy przeżył i zapewne nie chce, żebyś ty popełniała te same błędy. A jeśli chodzi o wsparcie zdalne twoich rodziców, to rozumiem, że oni zostali we Wrocławiu, a ty przeprowadziłaś się do Warszawy, tak? I jaka była ich reakcja w ogóle na to, że przyszedł ci do głowy pomysł, żeby przeprowadzić się do Warszawy w momencie, kiedy nie skończyłaś nawet jeszcze szkoły? Więc to w ogóle była taka mega zwariowana sytuacja, bo była jakaś połowa lipca. Ja wtedy we Wrocławiu nie miałam, było strasznie gorąco. Pamiętam, poszłam do mojej przyjaciółki, bo mieszkała śmiesznie bramę obok w tym samym bloku. Więc my tylko windą zjeżdżałyśmy, chodziłyśmy do siebie i tak prawie całe wakacje spędziłyśmy ze sobą. I pamiętam, leżałam u niej na kanapie i patrzy, napisał do mnie Stuart. Ja byłam wtedy mega taka zdziwiona w ogóle, co się stało, bo ja byłam w Get Hero z jakby Rezim, a Rezi i Stuart, tam jest jakiś konflikt, więc to są w ogóle oddzielne światy youtuberów. Youtuberzy mają takie jakby swoje grupki, więc Stuart był w ogóle z innego świata. No i napisał, że ma dla mnie fajną, ciekawą ofertę i czy bym chciała o tym porozmawiać, tylko że nie przez wiadomości ani przez telefon, tylko w Warszawie, żebym przyjechała. Ja myślę, kurde, może ma jakąś fajną współpracę, jakąś taką dużą. Widziałam, że on wtedy miał współpracę z Fantą i myślałam po prostu, że on chce mnie w tą Fantę też wciągnąć, żeby tam była w jakichś reklamach w telewizji, tak sobie pomyślałam. I
Pojechałam tam właśnie, zapytałam się rodziców, czy mogę pojechać. Oni zawsze byli, jakby pozwalali mi jeździć, bo ja też często, mając na przykład szkołę we Wrocławiu, na przykład w taką środę normalne lekcje, miałam propozycję wystąpienia w studiu Tymbark, w którym kiedyś miałam z Tymbarkiem współpracę i oni mi pozwalali po prostu opuszczać szkołę. Wstawałam o 6, szłam na pociąg, jechałam 4 godziny do Warszawy i cały dzień poświęcałam nagrywkom. Oni się akurat nie bali o mnie, że sobie podróżuję, bo byłam zawsze ogarnięta i wiedzieli, że jestem na tyle dojrzała, że sobie poradzę. Nawet jak mi pociąg ucieknie, poradzę sobie. Wzięłam wtedy moją przyjaciółkę, ona namówiła tych swoich rodziców, żebyśmy pojechały we dwie do tej Warszawy, wynajęłyśmy sobie hotel, tam też była śmieszna sytuacja, bo nie mam 18, więc nie chcieli mnie do pokoju wpuścić, więc pisałam do mamy o zgodę, ona tam wysyła jakąś zgodę, no i normalnie następnego dnia chyba pojechałam właśnie do biura, w którym miałam mieć rozmowę, koleżanka tam sobie została w hotelu, no i steward mi przedstawił cały projekt Domu X i ja na początku się strasznie podjarałam. Mówię, kurde, no fajnie to brzmi, w sumie to bym chciała. I dopiero po jakimś czasie skleiłam, że przecież ja się muszę wyprowadzić w takim razie, że ja nie będę mieszkać we Wrocławiu z rodzicami, że szkołę trzeba Znaczy, szkołę zmienić to nie był największy problem, bo to było między trzecią gimnazjum a pierwszą liceum, więc po prostu miałam pójść do liceum. I tak byłoby nowe środowisko. A we Wrocławiu już miałam zatwierdzone liceum, do którego się dostałam, więc teraz kolejny problem, gdyż przeprowadzka, to papiery trzeba składać do innego liceum, czy się gdzieś dostanę. Zawsze miałam pozytywne stopnie, więc z tym akurat nie było największego problemu, jeżeli chodzi o dostanie się względną oceny, ale na termin było dosyć późno. Papiery się składa tam w czerwcu czy coś, a jakby to już była połowa lipca. No i od razu po tym spotkaniu ja tam powiedziałam wstępnie, że jestem zainteresowana, ale niestety nie mogę podjąć sama decyzji, no bo nie mam tych 18 lat. Zadzwoniłam do rodziców od razu, jak wsiadłam w Ubera w drodze do hotelu i dzwoni, opowiadam taka podjarana, co się stało, że mogę się przeprowadzić, a mama takie, co ty w ogóle mówisz, uspokój się, pogadamy jak przyjdziesz do Wrocławia. I przyjechałam, przedstawiłam im wszystko to, co zapamiętałam, to, co powiedział mi steward, ale oni powiedzieli, że oni też muszą z nim pogadać. Więc po pierwsze do niego zadzwonili, a po drugie pojechali tydzień później chyba do Warszawy, żeby się z nim też spotkać. No i wtedy zatwierdzili wszystko, mówią, że w sumie spoko, jeżeli obiecasz, że nie zaniedbasz szkoły, że wszystko będzie okej, że nie popadniesz w jakieś złe towarzystwo, środowisko, bo to Warszawa, duże miasto, tutaj się dzieją złe rzeczy, wiesz o co chodzi, no to mogą mi dać taki kredyt zaufania, jeżeli się wykaże, że jest wszystko okej, to zostanę, jeżeli nie, no to wracam po kilku miesiącach. Jak widać, jestem co i dalej, więc wydaje mi się, że wszystko jest okej. No dobra, jeśli chodzi o kwestie szkoły, to jak to wszystko się zakończyło i jak wygląda kontynuacja Twojej nauki tutaj teraz w Warszawie? To znaczy na początku roku to nie było jeszcze aż takie ciężkie, jak się zaczęło stawać z czasem, bo sam dojazd, bo tam gdzie mieszkamy, to jest taka jakby wiocha. I to nie jest tak jak we Wrocławiu, że ja pod blokiem miałam autobus, jechałam i jestem gdzie chcę i jak się spóźni autobus, to za 5 minut będzie drugi. Tutaj autobusy jeżdżą co pół godziny, a sam dojazd do szkoły autobusem zajmuje mi godzinę z przesiadką. Autem jedzie się do szkoły 12 minut, więc one jeżdżą totalnie naokoło. Więc sam fakt, że muszę wstać, na przykład mam lekcję o 8, muszę wstać o 6, o 7 muszę wyjść, bo się ogarniam godzinę, o 7 muszę wyjść, jestem w szkole, nie wiem, załóżmy do 15, o 16 jestem w domu i jeszcze mam mieć na przykład nagrywki. Ja po samym dniu w szkole byłam strasznie zmęczona i często czułam, że nie wiem, że nie dam rady czegoś zrobić. No i z tego też wynika, niektóre osoby przez jakiś czas były na mnie duży hejt, że jestem na filmach smutna, nie mam humoru, się nie odzywam, a to było po prostu, może takie wytłumaczenie, po prostu byłam strasznie zmęczona i nie byłam w stanie się jeszcze uśmiechać od 22 na filmie. I po prostu zaczęłam proponować rodzicom jakieś tam alternatywne sposoby, typu szkoła przez internet, z której korzysta moja taka znajoma, że ona po prostu dostaje materiały do domu, uczy się i przychodzi pisać 3 egzaminy w ciągu roku. I ja chciałam coś takiego, ale moi rodzice stwierdzili, że nie będę miała tyle samodeterminacji, żeby to robić, że i tak mi się stopnie strasznie pogorszyły. Znaczy jakoś strasznie. Ja zawsze miałam chorą ambicję, uważam, że to serio było negatywne, żeby mieć piątki, same szóstki, żeby być najlepsza, żeby nigdy nie spaść poniżej średniej 5,0 i przez całą podstawówkę i gimnazjum tak miałam. To było moim zdaniem teraz chore, jak na to patrzę. Teraz jadę sobie na czwórkach, trójkach, tam się zderzają jakieś dwójki, ale moim zdaniem w ogóle oceny nie przekładają się na wiedzę też. Zacznijmy od tego, że ja dostanę piątkę, bo ściągnęłam, a trójkę, bo się nauczyłam, to wiesz o co chodzi. Jasne, rozumiem. Czekaj, bo się pogubiłam trochę. No Jakie było generalnie to pytałam, jak pytanie? wygląda teraz twój system A. nauczania, na co się zdecydowałaś, czy kontynuujesz naukę i jak to wygląda, wiesz, jeśli chodzi o edukację.
Więc ogólnie, to wracając do tej sytuacji, że chodzę do tego liceum, rodzice stwierdzili, że od drugiej klasy je zmienimy. Nie na takie prywatne, indywidualne, tylko na takie po pierwsze, które jest bliżej tego, bo jest takie jedno gorsze. Też ogólnie chcę zmienić, bo są w tej szkole nauczyciele, którzy naprawdę mnie nienawidzą. Ja, to jest mocne słowo, ale totalnie. Nie wiem, Naprawdę? dlaczego tak jest taka jedna pani, A w jaki która. sposób to pokazują? W ogóle zacznijmy od tego, że się kłóciła ze mną przez całą lekcję, ponieważ zapytałam się jej, czy mogłabym poprawić pewien sprawdzian. Ona do mnie, dlaczego cię nie było w ten dzień? Ja mówię, że nie wie, że po prostu no, nie mogło mnie być i. A nie, czekaj. Ona się zapytała, czy mam usprawiedliwione. A ja jej powiedziałam, że nie wiem. Ona od razu ze spiną, ale jak to nie wiesz, czy masz usprawiedliwiony dzień? A ja mówię, że nie wiem, bo moi rodzice usprawiedliwiają to wszystko przez internet, nie mieszkam z rodzicami. I ona od razu szok, masz 16 lat, jak to nie mieszkasz z rodzicami, to z kim ty mieszkasz? I powiedziałam, że biorę udział w takim projekcie, gdzie po prostu no, nie mieszkam z rodzicami, no i nie wiem, czy usprawiedliwili. No i się zainteresowała, zaczęła zadawać naprawdę multum różnych pytań, między innymi pytanie, które jakby najbardziej mnie ośmieszyło, jakby jej odpowiedź, to się zapytała, co nagrywałam, mówię, że czasami jakiś makijaż. I to był ten czas, kiedy ja miałam taki trochę trądzik duży, miałam całą taką kaszkę na czole. Ona tak mnie zmierzyła, tak się obejrzała, mówi: najpierw wylecz trądzik, zanim zaczniesz jakieś makijaże sobie robić. A O, to jest słabe. ja wtedy totalny szok, bo ja się z trądzikiem naprawdę od piątej klasy podstawówki męczyłam, byłam u dermatologów, w ogóle nie piłam mleka przez jakiś czas, nie jadłam czekolady, chipsów, wszystko, a ona do mnie: wylecz trądzik, zanim zaczniesz robić makijaż. I ja jej wtedy zaczęłam się spinać i totalnie była taka przez całą lekcję kłótnia. No i teraz na przykład też wysłała mi ostatnio zadanie, które zrobiłam przez internet i ona do mnie napisała, że czy ty nie umiesz czytać, nie trzeba było tego wysyłać. A ja wtedy miałam takie, wystarczyłoby zdanie, nie trzeba tego wysyłać, dziękuję, koniec. A tutaj jakiś, czy nie umiem Okropne. czytać. Ja byłam trochę zdziwiona, że w ogóle nauczyciel może się tak odnosić do ucznia No i właśnie, jak to jestem. też może wpłynąć na samoocenę takiego ucznia? No nie, bo nie każdy ma silny charakter i domyślam się, że ktoś, kto jest mega wrażliwy, jakiś taki słaby emocjonalnie, no to może przeżywać straszne katusze, przychodząc na lekcję do takiego nauczyciela. Straszne. Dokładnie, więc ja naprawdę chciałabym też między innymi na tą panią zmienić, przez to, że jest ta pani, zmienić też tą szkołę. No i ogólnie tam będzie też pewnie łatwiej, bo to jest gorsze liceum, więc pewnie będzie jakoś mniej sprawdzianów czy łatwiejsze materiały. A na ten moment u mnie to wygląda tak, że ja od poniedziałku do piątku dostaję wiadomości na Librusie od różnych nauczycieli, że do tego terminu wyślij mi tą pracę, wykonaj tą kartę pracy, zrób ćwiczenia, napisz to w zeszycie i mi wyślij. Ja to na bieżąco wysyłam i dostaję pozytywne stopnie. Nie ma żadnej w ogóle sprawdzianów, miałam tylko jedną elekcję, gdzie byłam z nauczycielem, znaczy na kamerkach tylko jedna osoba z klasy włączyła kamerkę i nauczycielka, ale to jest totalny rozpierdziel, serio, tam każdy się śmieje, gada, taki ziomek z mojej No klasy, co jest domyślam się, że tam łysy, nie ma za dużego porządku. dokładnie, śmieszny Niepotyzmy. jest, miał na przykład taki masażer do ciała i sobie głowę masował łysą, a wszyscy z klasy się śmieją, nie wiadomo, co się dzieje, więc te elekcje to jest totalne zamieszanie, ale to takie zadania, które mamy podsyłać, robiąc je w domu, mi to mega odpowiada, bo ja oszczędzam strasznie dużo czasu. Ja mogę sobie wstać o 12 i o 14 już skończyć lekcję, bo wszystko powysyłam, a nie o 6 wstawać i o 16 być w domu. No dobra, a decydując się na udział w projekcie Team X, o którym wspomniałaś wcześniej, czy zdawałaś sobie sprawę, że ta praca tam będzie tak intensywna i że połączenie tego właśnie z twoją szkołą i też z życiem prywatnym, które no musisz jakoś prowadzić, chcąc nie chcąc, żeby nie zwariować, to że to wszystko będzie takie ciężkie do połączenia i czy w ogóle to jest dla ciebie ciężkie do połączenia, czy to jest po prostu fun, czy zaczęło się już prawdziwe życie, praca, skok na głęboką wodę? No, ja wiedziałam, że będzie mi na pewno jakoś ciężej, ale nie wiedziałam, że aż tak, bo ja w sumie najbardziej mi przeszkadzało to, że doba ma to te 24 godziny. Dla mnie to było za mało, bo ja byłam szybko zmęczona, za mało snu, za dużo pracy i nie wiem, no było mi strasznie ciężko i nie wiedziałam, że będzie aż tak. Myślałam, że sobie lepiej będę radzić, że będę miała jeszcze nawet lepsze oceny. No ale wyszło jak wyszło. Mimo wszystko jestem z tego zadowolona, szczególnie teraz to zabrzmi źle, bo jestem koronawirus, a jestem teraz zadowolona, ale jednak czasu mam multum i nagrywam filmiki, które sprawiają mi radość, bo często filmy, gdzie na przykład siedzieliśmy wszyscy z teamem, a ja byłam zmęczona i nie chciałam nagrywać, albo był temat filmu, który mi po prostu nie odpowiadał, a i tak mówili, no Julka, wystąp, bo wszyscy występują, to ja mówię, no dobrze, no jestem w teamie, to wystąpię z wami.
A teraz nagrywam sobie vlogi, nie ma żadnego operatora, nic. Ja sobie robię, nie wiem, coś śmiesznego, to wyciągnę kamerę, pośmieję się chwilę. Zmontowany film jest tak, że ja go sama bym oglądała. Ja mówię, kurde, no fajnie się go ogląda i widzę, że widzom też się to podoba, niż czasami jakieś ustawione filmy, gdzie ja sama nawet moich filmów czasami nie oglądam całych, a vlogi to wszystkie totalnie od początku do końca. Okej, rozumiem. Czyli bardziej ci siedzi tak naprawdę takie codzienne, bardziej naturalne nagrywanie vlogów, które możesz udostępniać na swoim kanale, niż takie zaplanowane filmy. Tak, że A tak. powiedz mi, jeśli chodzi o udział w tym projekcie, o którym właśnie teraz rozmawiamy, to czy to jest na jakiś określony czas, kontrakt, czy jak to wygląda? No, to jest tak ogólnie, że projekt ma trwać 2 lata. I ja trzymam do niego kciuki jak najbardziej. Tam są u nas potknięcia, Tak, że ten ktoś cały czas odchodzi, ktoś wchodzi, wychodzi, przychodzi. dramy, kłótnie, po prostu kosmos totalny. Tam serial, tam reality show można by było puścić 24 na dobę, no, Tak, tak jest daje. głośno w ogóle. Gdyby tam były kamerki 24 na 7, jak my tam prowadzimy jeszcze poza kamerami, to by miało naprawdę miliardową oglądalność, mi się wydaje, bo tam się dużo dzieje. Ale no, jest przewidywane co 2 lata. Ja trzymam kciuki, żeby to były 2 lata. Czyli trzymasz kciuki, żeby było 2 lata, a nie dłużej, czy 2 lata, a nie krócej? No, znaczy, gdyby miało to się ciągnąć dłużej, wydaje mi się, że byłoby to dla mnie trochę męczące. Bo Okej, ja też rozumiem. mam na przykład w planach, bo ja teraz też zarabiając jakieś pieniądze, to nie jest tak, że ja jak zarabiam, to ja sobie myślę, o kurde, to pójdę sobie kupić tą drogą rzecz, tą drogą rzecz i od razu wszystko wydam na, nie wiem, czy jakieś ciuchy, czy jakieś imprezy, czy coś tam. Tylko ja te pieniądze też mama mi w tym pomaga, bo banki działają tak, ja nie wiedziałam o tym, nie wiem od kiedy to weszło, że jeżeli osoba poniżej 18 roku życia zarabia, załóżmy to, więcej niż 5 tysięcy miesięcznie, to te pieniądze nie mogą wpływać na konto tego dziecka, bo wtedy to jest jakoś blokowane. Więc moja Okej. mama otworzyła u siebie jakieś tam konto, no i tam spływają wszystkie pieniądze i dla mnie to jest super, bo ja jakbym widziała u siebie te pieniądze, to ja byłabym skłonna wydać więcej niż wydaję. A tak to Jasne, rozumiem. odkładam większość na mieszkanie, bo ja mam taki w ogóle plan od dawna, to jest śmieszne, bo mam No. 16 lat, że jak skończę 18, to kupuję mieszkanie i będę je po prostu wynajmować komuś. Super. No i z tego też będzie tam jakiś przychód. I planowałam kupić jedną w Warszawie, jedną we Wrocławiu, ale tam zależy, ile tam będę miała tych środków i w ogóle. Też, żeby mieć też Okej. swoje miejsce, bo teraz póki co, no, mieszkam w sumie u Kacpra przez ten cały okres tego koronawirusa. No i wydaje mi się, że mogłabym tu zostać na przykład po projekcie, jeżeli nic się nie zmieni. Ja mam nadzieję, że się nic nie zmieni, nie wróżę, by się cokolwiek zmieniło, bo mi jest tutaj dobrze. Ale fajnie byłoby też mieć takie jedno swoje mieszkanie, że w razie czego mogę się przeprowadzić do niego albo po prostu je wynajmować. Tak, to jest super pomysł. Ja sama też, kiedy udało mi się zarobić jakieś swoje pierwsze większe pieniądze, to zainwestowałam w nieruchomości. I teraz w wieku 28 lat mam 3 mieszkania, które wynajmuję. I rzeczywiście jest to fajny plan B na życie, taki wydaje mi się bardzo rozsądny, bo tak jak powiedziałaś, można zarobić sobie jakieś pieniądze i wydać, nie wiem, na drogi ciuch, drogą torebkę, ale to jest bardzo takie powierzchowne myślenie, które bardzo, bardzo jest krótkotrwałe, jakby nie było. Także to bardzo miłe słyszeć od tak młodej osoby, wiesz, masz 16 lat, że nie masz w planie, nie wiem, przepieprzyć te pieniądze na jakieś wstępy, tylko ty widzisz to na takie rozsądne plany związane z inwestowaniem. A jeśli chodzi o jakikolwiek inny plan B w twoim życiu, właśnie niezwiązany z nagrywaniem, z dzieleniem się tym w sieci, tylko czy masz coś, czym się interesujesz i chciałabyś na przykład skupić się na realizacji tego w przyszłości? To jest ciężki temat, bo ja odkąd właśnie byłam mała, to ja wtedy nie myślałam o tym, że ja skończę w internecie, tylko ja chciałam być damską wersją Marcina Prokopa. To było Okej, moje, czyli to coś było cel. związanego z prowadzeniem, konferencjerką, wywiadami. Tak, z Okej. gadaniem takim do Ale Marina większości gada do ludzi. Maxa, więc super, bo pałam się, bo czasami No. jest, wiesz, ja już przeprowadzam te rozmowy jakieś 3 tygodnie, miałam ponad 20 różnych gości i wiadomo, że bywa różnie. Niektórzy gadają dużo, niektórzy mniej, niektórych trzeba ciągnąć za język, a ty jesteś taka, że rzeczywiście możesz gadać, gadać, gadać i też nie wiem, kto ciebie słucha. To jest fajne, bo nie gadasz bzdur. A wiesz, masz 16 lat, więc dla niektórych może być tak, że myślą, że nie masz nic do powiedzenia, że nie masz niczego w głowie. Wiesz, ludzie uwielbiają powierzchownie oceniać kogoś, książkę po okładce. Także fajne jest to, że możemy rzeczywiście ten wywiad przeprowadzić, bo jestem przekonana, że oglądacie też o wiele więcej starszych moich odbiorców na przykład i mogą sobie pomyśleć, wow, po prostu fajna dziewczyna ma coś w głowie.
Dzięki, ja się boję, że za dużo czasami mówię i że ja tak mówię, mówię, a ty słuchasz i myślisz, kurde, kiedy on skończy. Nie, ja uwielbiam słuchać ludzi, uwielbiam z ludźmi rozmawiać, więc w ogóle to nie ma dla mnie problemu. Ale mów o Dobra. tej damskiej wersji Prokopa, bo to jest A, ciekawe. no, chciałam być, właśnie mówiłam mamie, mama się mnie pytała, kim chcesz być, już pomijając to, jak byłam mała, mała mówiłam, a piosenkarką, aktorką, to jak już tak byłam teraz... Dokładnie. A czy tam weterynarzem też chciałam być, z czego to jest śmieszne, bo ja się panicznie boję igieł. Kochałam zawsze zastrzyki, ale pamiętam, byłam chyba w trzeciej klasie podstawówki, kiedy poszłam na szczepionkę i zemdlałam i od tego czasu ja mam taką panikę, jak widzę igłę, ja potrafię się popłakać. Ja wtedy mam wrażenie, że w ogóle jakiś demon we mnie wchodzi, bo ja się tak nie zachowuję normalnie, a ta pani mi trzyma tą rękę, ja zabieram. Ja też jak miałam robiony mój pierwszy tatuaż, to ja tam położyłam tą Tak, rękę i chyba okazję, trzy tak, razy ją, nie? tak, chyba trzy razy ją zabrałam. Bo się tak bałam, ale w końcu usiadłam i zadzwoniłam do kastra na kamerce i tylko nie myślę o tym, ja myślę o tym, że ci robią. No, ale wracając właśnie, bo jak się właśnie tak już przemyślałam, to chciałabym być właśnie tą damską wersją Marcina Prokopa, żeby sobie tylko kogoś gadać i no, obecny moment ja nie widzę siebie w jakiejkolwiek innej pracy, niż właśnie jakieś tam mówienie do ludzi. Jeżeli internet by nie działał, ja bym mogła spokojnie coś tam próbować, coś, nie wiem, w telewizji. Ja nie mam zielonego pojęcia, ja nie mam takiego pomysłu innego na siebie, bo nie chciałabym szczerze nic innego robić. Wydaje mi się, że żadna inna praca, jaką bym kiedykolwiek wykonywała, nie dawałaby mi tyle radości, satysfakcji, zabawy, co działalność po prostu w internecie i gadanie do ludzi i pokazywanie swojego stylu życia. Oczywiście nie wszystkich takich prywatnych rzeczy, bo trzeba też zachować tą swoją sferę prywatności, nie? Ale to, co chcę pokazać, to, co mogę pokazywać, to pokazuję i wydaje mi się, że ludzie lubią mnie oglądać i lubię to, że ludzie mnie lubią. Może tak. No właśnie, dlatego też powiedziałaś, że nie wyobrażasz sobie w innej pracy, a ja chciałam wtrącić, że chyba nie musisz, bo tak naprawdę to, co teraz robisz, tak dobrze ci wychodzi i tak dużo osób chce to oglądać, więc przez kolejne kilka albo nawet kilkanaście lat jestem przekonana, że będziesz dalej to robić i tego ci oczywiście życzę. A jeśli chodzi o też ten świat internetu, to mówiłaś już o tym parę razy, ale przez kilka ładnych miesięcy chyba trzymaliście swój związek z Kacprem w tajemnicy. Z czego to w ogóle wynikało i dlaczego w końcu zdecydowaliście się ogłosić całemu światu, że jesteście razem? To jest też taki temat, na który za dużo nie mogę mówić, więc powiem to, co mogę powiedzieć. Jasne. Na początku to ukrywaliśmy, bo po prostu mieliśmy tak jakby przymus, a z czasem, kiedy ten przymus tam zaczął Tracił zanikać, ważność. o dokładnie, tracić ważność, to nie chcieliśmy w sumie się tak afiszować tym, bo u mnie to jest też tak, ja też jak tu we Wrocławiu mieszkałam, to ja też tam miałam takich jakichś różnych moich chłopaków i nigdy ich nie pokazywałam, bo to było tak, że o, pokazuję, jak w nim jest super, po czym zerwiemy i nagle spam No komentarzy, czemu nie tak. jesteście razem i przypominają ci o tym człowieku, o którym na przykład nie chcesz pamiętać, bo coś ci zrobił. No i dlatego też tak na początku stwierdziliśmy, że nie będziemy pokazywać, bo to na przykład, no nie trwał na początku, to głupio zabrzmi tak strasznie prosto, na początku nie trwał długo, więc nie mieliśmy pewności, że nic się między nami, tak nie wiem, że może coś się zwalić. No jak się zwali, to później będzie milion komentarzy, co się stało i będą nam przypominać o sobie, a na przykład nie chcieliśmy już, nie chcielibyśmy o sobie pamiętać czy drążyć tego tematu, więc po prostu zatrzymaliśmy to jak najdłużej dla siebie, do momentu, kiedy ludzie naprawdę zaczęli być tacy totalnie wścibscy i wyłapywać każdy moment, jakiś nie wiem, że Tak. tutaj stoimy razem, Kacper mnie obejmuje, pewnie są razem. Tutaj jakieś wyciekło zdjęcie, jak dajemy sobie buzi, pewnie są razem. I po prostu zaczęły wyciekać jakieś takie, nie wiem, też różne nasze prywatne rzeczy. Nie wiem z czego, bo na przykład ja mojego prywatnego Instagrama nie używam od dawna, nie wrzucałam tam żadnych zdjęć z Kacprem. Czasami wysyłam jakieś zdjęcie do moich znajomych, ale dla mnie to było mega źle, że na przykład mój bliski znajomy, któremu ja to wysłałam, nagle on by to gdzieś wysłał, więc ja miałam totalnie czasami takie mindfucki, jak to się roznosi. Więc stwierdziłam, że totalnie przestanę i naprawdę mieliśmy z Kacperem chyba taki okres, gdzie w ogóle ja sobie zdjęć praktycznie nie robiliśmy, znaczy ja tak starałam się ograniczać, żeby no tam nie w razie czego nie wypływało, ale totalnie ludzie zaczęli w siebie wszystko wpychać, jakieś prezenty, jakie ja mu na przykład dawałam, albo Kacper mi, ramkę z naszymi zdjęciami, gdzieś w tle na filmiku było widać urywek, ludzie stopują, zbliżają, No tak, to jest odpikselowują prawda, to jest i piszą, przerażające, serio.
Tak, jak ludzie są bardzo tak zafiksowani w życie innych, żeby tylko się dowiedzieć, czy oni są razem. I zaczęli tak w to wnikać, że nas to zaczęło do takiego stopnia denerwować, że stwierdziliśmy, dobra, to im pokażemy, jak coś się zepsuje między nami, to no, będzie trochę ciężej, ale no, wszystko jest póki co okej. Okay. Ja nie uważam, żeby coś się miało złego dzieci. No, ludzie wiedzą, są zadowoleni. Były też takie sytuacje, że my to pokazaliśmy i nagle milion osób pisze coś tam, prokurator. Wiesz, o co chodzi, że 5 lat różnicy i pisali na przykład po prostu z komentarz prokurator albo zgłoszę to do prokuratury i inne takie. Dla mnie to mega dziwne, bo najpierw wiesz, z ciebie tą informację. Dokładnie, dokładnie, ale nie wiem, no zaczęli, wiesz, na początku wyciskają tą informację z ciebie, a kiedy już ją wycisną, to szukają czegoś, żeby ją zniszczyć. Zniszczyć, bo i tak jej nie zniszczą. Więc śmieszne, strasznie dziwne. A czy nie męczy cię czasami właśnie taka wścibskość ludzi i te wszystkie minusy bycia osobą popularną? I czy w ogóle bycie osobą popularną według ciebie ma więcej plusów czy minusów? Znaczy, popularność, jaką ja mam, dla mnie jest okej, ale na przykład, bo gadałam o tym na przykład z Kacprem. Jak jest na przykład taka Ariana Grande, która jest popularna na cały świat, to gdziekolwiek ona nie pojedzie, tam wszędzie będzie jakaś osoba, gdzie ją rozpozna, coś do niej zagada, podejdzie o zdjęcie. A jeżeli ja na przykład chciałabym totalnie się odciąć od ludzi i być anonimowa, to wystarczy, że ja pojadę do Niemiec. I nikt mnie tam nie zna. I mogę sobie robić, co chcę, pójść, gdzie chcę, i nikt się do mnie nie, nikt do mnie nie podejdzie, nikt się o nic nie przysapie. A tak to czasami mam takie dni, gdzie to jest uciążliwe, bo mam zły humor, coś mi się stało, mam okres, idę sobie na zakupy i podchodzi do. Jestem na przykład bez makijażu totalnie i podchodzi do mnie jakaś osoba po zdjęcie, ja wyglądam jak bezdomna osoba i mam zły humor. I miałam kilka takich sytuacji, że powiedziałam, sorry, dzisiaj się źle czuję, po prostu przepraszam, ale nie chcę robić tego zdjęcia. No i wydaje mi się, że osoby to rozumieją i. To nie jest nachalne. Tak samo też ostatnio Kacper o tym mówił, że są też dzieciaki, które na przykład nie wiedzą, że jak ja idę w galerii, ona mnie śledzi, to ja tego nie widzę. No I tak, o potrafię Jezus, iść przez słyszałam takie galerię. sytuacje. Śledzenia, ułatkowania głowy za wieszakami, nagrywanie takie krzyczajki, że niby ktoś gada przez telefon, a nagrywać tak ryj na zbliżeniu, nie najgorzej. Dokładnie. Więc jakby to mnie też czasami denerwuje i też jestem skłonna podejść do takiej osoby i powiedzieć, że widzę, że tam chodzisz, nie wiem, chcesz zdjęć, żeby po prostu ta osoba dała mi spokój, ale nie mogę być zła, ponieważ tak jak mówił właśnie Kacper, te osoby mogą nie wiedzieć, bo niektóre mają, nie wiem, załóżmy po 10, 11, 12 lat i one nie wiedzą, że tu jest coś złego, nie zdają sobie sprawy, że dla nas to jest takie trochę irytujące. Więc nie można być złe, nie można być jakoś, nie wiem, źle nastawiony do takich osób. Wystarczy, nie wiem, podejść i powiedzieć, że nie musisz mnie śledzić, możemy sobie zrobić zdjęcie, następnym razem podbij na luzie, a nie całą galerię za mną przeszedłeś. Jasne, jasne, rozumiem cię dokładnie, mam takie same sytuacje. Kochani, już powolutku będziemy kończyć, ale zanim to zrobimy, bo widzę, że wy się cały czas tam udzielacie bardzo aktywnie, także bardzo, bardzo mi miło, że podobał wam się wywiad, bo gdzieś tam jednym okiem patrzę na Julię, a drugim na komentarze, więc jak robię zeza, to dlatego. Jeśli macie teraz jakieś pytania do Julii, to macie teraz chwilę, aby je zadać. My wybierzemy dwa najfajniejsze i takie, które najszybciej się gdzieś tutaj pojawią. Mam nadzieję, Julka, że będziesz miała ochotę odpowiedzieć. Spoko. Pewnie. Wybiorę ci takie, że wiesz, na minę cię nie wprowadzę, więc nie będzie to jakieś najtrudniejsze pytanie życia. Więc kochani, jak coś, mobilizujcie się. Teraz macie moment na to, aby móc jakieś kreatywne pytanko zadać. Coś bardziej kreatywnego niż kiedy będziesz w Radomiu. Oczywiście nie obrażając osoby, która to zadała. Jeszcze ja bym Wydaje mi się, Kasper że to jest... napisał, czy może do łazienki. A, okej. Możesz, chcesz? Do zlewu rób. Do zlewu rób, bo jednak to A, jest no. jedynka, bo jak dwójka, to do zlewu nie. Dobra, powiedział, że to ja już chciałam ustąpić, ale mi jest już tutaj teraz ciepło, ja otworzę sobie okno. Dobra, słuchaj, ktoś, o, to jest fajne pytanie. Ktoś się zapytał, jakie muzyki lubisz słuchać na co dzień, jakie muzyki lubisz słuchać prywatnie? Ja jestem osobą, która słucha szczerze chyba wszystkiego. Jak, zaczynając od jakichś takich polskich raperów, jakiegoś Żepsona, BDS-a, Adam Białasa, sobie z Kasprą czasami słuchamy, kończąc na takich typowych piosenkach Katy Perry, Last Friday Night. I u mnie to dosłownie przez wszystko przychodzi. Lubię strasznie te takie piosenki z mojego dzieciństwa, czyli tam jakieś te 2000-2010, to jest dla mnie dzieciństwo, więc No takie tak. piosenki, no, jakaś Przepraszam, Rihanna, ty Katy jesteś który Perry, rocznik? 03.
Przepraszam. 0,3. No niesamowite, niesamowite. Między nami jest 11 lat różnicy. Tak. No, ale w każdym razie jest chyba tak, że rozmawiając ze sobą, chyba nie odczuwamy za bardzo tej różnicy wieku, nie? Wydaje mi się też, że wynika to z tego, że ty w bardzo młodym wieku skoczyłaś na głęboką wodę i miałaś chyba taki bardzo przyspieszony kurs dorastania. No i domyślam się chyba też, że dorastałaś w fajnej rodzinie, co miałaś fajne wsparcie od rodziców, co też bardzo kształtuje człowieka na przyszłość i jego taką dojrzałość. Tak właśnie, takie coś w tobie widzę. Dzięki. Właśnie ja też się cieszę, że ja w ogóle teraz mam styczność w większości z osobami w ogóle starszymi. Mi się wygodniej na przykład gada właśnie z takimi no, osobami tam powyżej tego tam, nie wiem, 20 czy tam 18, no 18, 20 roku życia, bo na przykład tak porównując też sobie wtrącając, porównując imprezy, na których byłam z osobami, które miały 16, 17, 18 lat, a porównując z takich imprez właśnie, gdzie jestem z samymi osobami, które mają powyżej 20, czuję się czasami taka jak taki dzieciak, ale te osoby mam wrażenie, że właśnie tak jak z tobą wtedy rozmawiałam, że tak za bardzo nie dawałaś mi do zrozumienia, że jestem dzieckiem, w ogóle nie zwracałaś na to uwagi i po prostu lepiej mi się na przykład, tak jak ja byłam wtedy z tobą na tej, nie wiem, posiadówce, to lepiej mi było właśnie na takim, niż jakbym miała spędzać ją ze sobami w moim wieku. Ja się lepiej mam wrażenie dogaduję ze starszymi i mi jest lepiej w takim towarzystwie. Dobra, ktoś zadał pytanie, to też mnie ciekawi, jakie cechy lubisz w sobie najbardziej? No kurde. To mi się kojarzy z takimi, jak jesteś na wychowawczej i pani ci każe napisać swoje dobre i słabe strony w nauczaniu. Ja nie wiem, jakie ja mam pozytywne cechy. Ty... No na pewno wiesz, powiem jakieś trzy pozytywne cechy, które w sobie lubisz. Żeby ci No. pomóc, ja na przykład lubię w sobie to, że jestem ambitna, jestem przedsiębiorcza i jestem empatyczna wobec innych ludzi. To są na przykład takie moje trzy pierwsze z brzegu. Mi Bo mam się... mnóstwo No. dobrych cech jeszcze innych. Znaczy, ja też na pewno mam, ale tak trudno jakby teraz, nie wiem, na pewno jestem szczera, wydaje mi się, że zawsze cokolwiek bym nie zrobiła jakiegoś, to bym od razu komuś powiedziała, nie wiem, rozwaliłam cię Doniczka, to nie będę nawet czegoś zrobiła. To jest głupi przykład. Gorzej na przykład rozwaliłam ci rodzinę, nie? No, Doniczka, to tam luz. Ale też bym się przyznała, jakbym coś takiego zrobiła. Nie, pomyślałam o Doniczce, wydaje mi się, bo tutaj stoi i to jest pierwsze, co mi przyszło do głowy. Jakaś raz kojarzę od razu. Tylko nie patrz na kibel, bo nie wiadomo, co teraz powiesz, nie? Dobra, na no ludzie, ja patrzę ciągle przed siebie tutaj. No więc wydaje mi się, że jestem szczera. Też tak jak ty w ogóle powiedzieć o tej empatyczności, ja też zawsze uważam, że jestem empatyczna. Zawsze jak coś komuś się dzieje, to jakby też umiem to zrozumieć. Umiem zrozumieć czasami też w ogóle dwie strony, jak przychodzi do mnie, nie wiem, koleżanka z jakimś problemem, bo ten kolega coś zrobił, ale też ja mam dobrą relację z tym kolegą, to rozumiem i ją, i jemu, i staram się to jakoś też zawsze załagodzić. Byłam też Jasne. często taką osobą, która pomiędzy dwoma osobami, na przykład moja koleżanka tam czuła coś do kolegi, ona zawsze No. mnie prosiła, weź coś mu tam napisz, coś ten, i to nie było takie nachalne z mojej strony, tylko tak do nich pisałam, tak delikatnie, że oni dochodzili do jakiegoś porozumienia No i to jakby ja byłam taka, że a, nic się nie stało, wszystko okej. No, tak. I jeszcze. ostatnia. Kurde. Czyli jesteś szczera, empatyczna i the last one. Mogę, nie wiem, czy to można uznać za cechę, ale tak jak gadałyśmy, może w miarę ogarnięte jak na swój wiek, tak ogarnięte niż te wszystkie osoby, to Tak, jesteś dojrzałość, taka mogę tak dojrzałość powiedzieć. po prostu w jakimś stopniu, nie? Wydaje To mi się, że super. trochę tak, trochę Tak, można tak powiedzieć. zgadzam się, to są trzy super cechy. I ostatnie pytanie jeszcze od obserwatora, bo też jestem ciekawa. Trochę nawiązałam w jednym z pytań, ale nie wiem, czy w końcu mi odpowiedziałaś, chyba nie. To było planie B. I to też nawiązywało trochę do tego, czy ty masz jakieś inne hobby, czy jest coś, co cię interesuje, nie wiem, lubisz malować, jeździć konno, nie wiem, rzeźbić, pływać. Znaczy, jak byłam mała, to ja miałam multum hobby. Ja chodziłam 6 lat na karate, grałam na gitarze, chodziłam O, na tenis super. towarzyski, chodziłam na hip-hop, chodziłam na tenis towarzyski, jakieś zajęcia teatra. Dwa razy chodziła na taniec A, towarzyski. to na hip-hop Taniec towarzyski. nowoczesny jeszcze taniec Okej. towarzyski, na zajęcia teatralne, na śpiewy, Na taniec towarzyski. na taniec towarzyski. Ja miałam, rysowałam, nawet szkicowałam. Ja miałam totalnie pełno Super. takich różnych hobby. Czyli takie artystyczne generalnie, dusza artystyczna. Tak, i nic nie przetrwało. No ale domyślam
to też wynika teraz z tego, że po prostu chyba masz mało czasu na to, żeby rozwijać takie swoje jakieś poboczne działania, nie? To wydaje mi się, że coś w tym jest. No więc aktualnie na moim tym największym hobby jest właśnie to, że ja sobie tutaj coś ponagrywam, tutaj coś tam czasami, no kurde, moim też kiedyś hobby mówiłam, że jest montaż, domontowałam film, ale to zajmuje strasznie dużo czasu, gdybym miała teraz jeszcze sobie wepchnąć montowanie filmów, to to byłoby za ciężkie dla mnie, ale nie wiem, no obecną chwilę chyba, tak głupio powiedzieć, ale chyba nie ma. Tak mi się wydaje. Ale myślę, że jeszcze znajdziesz, masz 16 lat, więc tak naprawdę jakkolwiek brzmi to tak pompatycznie, to całe życie przed tobą, więc jedno hobby sobie znajdziesz. No właśnie, ale żebyś mogła znaleźć te hobby, mogła realizować wszystkie swoje rzeczy, tak jak robiłaś do tej pory, no to sytuacja, którą mamy obecnie z koronawirusem, musi się jak najszybciej zakończyć. Dlatego też, jeśli masz kilka słów do naszych obserwatorów, którzy nas teraz oglądają, żeby przestrzegali tych wszystkich obostrzeń, zaleceń odgórnych i żeby zostawali w domu i uważali na siebie, to mogłabyś powiedzieć tak parę słów zachęcających ich do tego? Pewnie, dokładnie tak. My, influencerzy, tak samo jak wy wszyscy obserwatorzy, którzy tu jesteście, mamy tak samo jak wy, też siedzimy w domu, też nie wychodzimy. Oczywiście jakieś zakupy czy wynoszenie śmieci to jest jedyna rzecz, ale jak u was, bo osoby poniżej 18 roku życia teoretycznie nie mogą wychodzić, więc wy siedźcie w domu, naprawdę jest wiele rzeczy, które możecie robić. Nawet pogadać przez kamerkę z przyjaciółką, film obejrzeć, jak chcieliście, serial dokończyć, przeczytać książkę, na którą nie mieliście czasu. Jest mnóstwo rzeczy, które można naprawdę robić w domu. To się wydaje tylko, że jest nudno, możecie poćwiczyć. Kacper robi challenge 100 pompek dziennie robi. Też możecie sobie postawić jakiś cel. Ważne, żeby postawić sobie jakiś cel, żeby nie robić tak, żeby nie siedzieć i bo jak nie ma jakiegoś celu, to się tobie nie chce. A jak masz jakiś cel, to ja zauważyłam to po Kacprze, że on zawsze mówi, dobra, muszę dzisiaj to 100 pompek. Co z tego, że jest 22, zrobiłem 0 i tak do 24 zdążę zrobić ten 100 pompek. Więc tak, znacznie... masz rację w 100%, że jeśli jest jakiś cel, to te dni szybciej mijają. Ja mam na przykład taki, żeby nauczyć się grać na pianinie, bo dopiero co zaczęłam sobie gdzieś tam klikać i wiesz, mam jakąś piosenkę, muszę się jej nauczyć i rzeczywiście to robię. Maluję obraz i wiem, że muszę go skończyć. Nawet same te moje rozmowy z moimi gośćmi, które codziennie się odbywają, są jakimś takim moim kolejnym celem, więc to jest bardzo fajna rada, żeby znaleźć sobie jakiś cel, nawet jakiś taki najmniejszy, ale sumiennie go realizować. Dokładnie. Tak jeszcze wepchnę z tym gotowaniem. Ja się chciałam nauczyć gotować i coś tam czasami próbuję. Znaczy dzisiaj akurat warzywa z patelni mrożone robiłam, tak, ale na co dzień to też tam się starałam jakieś rzeczy robić. No, a jak już wyjdziecie koniecznie, nie wiem, z tego domu, pamiętajcie, ja zawsze myję ręce po wyjściu, przed wyjściem. Mam w torebce żel antybakteryjny, więc ręce przemywam tak często, jak mogę. No i siedźcie w domu. Dobra, kochana, podpisuję się pod tym 100%. Dziękuję ci ślicznie za rozmowę, to była dla mnie ogromna przyjemność. Mam nadzieję, że dla naszych obserwatorów oglądających tak samo. Także mam nadzieję, że to wszystko, co teraz nas dotknęło, ta cała pandemia koronawirusa, jak najszybciej minie i jak minie, to zapraszam cię na kawę. Mam nadzieję, że poczułem sobie tak samo fajnie jak tutaj, już bez świadków. Trzymaj się ciepło, pozdrawiam cię serdecznie i dużo zdrowia oczywiście i wytrzymałości w tym ciężkim czasie. Wszystkiego dobrego. Ja dziękuję za zaproszenie i też mam nadzieję, że się jakoś kiedyś zgadamy, jak wszystko już będzie dobrze. Dzięki za zaproszenie, jeszcze raz i do zobaczenia. Hejka. Cześć. Hej. Dobra, moi drodzy, odłączyliśmy już Julię. To była bardzo fajna rozmowa. Kurczę, miałam tylko okazję porozmawiać z tą dziewczyną jakiś czas temu, dosłownie z 20 minut na jakiejś takiej wspólnej imprezie u moich znajomych. Teraz miałam okazję porozmawiać z nią prawie godzinę, zadać jej takie pytania, dzięki któremu mogłam zweryfikować, jakim jest człowiekiem, przynajmniej tak po kilku słowach, które miałyśmy okazję zamienić. I naprawdę bardzo, bardzo trzymam za nią kciuki. Przypomina mi ona trochę mnie z tych młodzieńczych moich lat, kiedy zaczynałam stawiać te swoje pierwsze kroki w internecie, kiedy zaczęłam stawiać się popularna, więc jakoś mnie to natchnęło taką świeżością i młodością, mówi to dziewczyna już u schyłku wieku, przed 30. Oczywiście live zostanie zapisany w Instagram TV i na kolejne 24 godziny. Będzie już jutro na moim kanale na YouTubie, także zapraszam do oglądania. I już jutro live o godzinie 14 z kolejną osobą, a będzie to tak zwany wszechobecnie trener gwiazd, czyli Tadeusz Gauer. Porozmawiamy o ćwiczeniu na siłowni, o ćwiczeniu w domu w obecnych czasach, o znalezieniu motywacji na ćwiczenie, o diecie,
o tym, jak on spędza czas na izolacji, no i zadacie mu kilka pytań. Także trzymajcie się ciepło, wszystkiego miłego, dobrego, zdrowego, buziaki.